Jakie zadania powinny realizować samorządy w obszarze energetyki? Ale musiałem Państwu powiedzieć, że tych zadań będzie coraz to więcej. I to jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad nowym planem energetycznym. I czyli znowu nowe wyzwania są przed nami. Zgodnie z tą dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej kraje członkowskie, w tym również Polska, będą musiały przeprowadzić renowację 3% całkowitej powierzchni wszystkich budynków ogrzewanych, chłodzonych, posiadanych przez samorządy i instytucje rządowe. Natomiast firmy, które zajmują się dystrybucją i sprzedażą, będą musiały również co najmniej w nowym roku oszczędnościowym osiągnąć wskaźnik 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych. Więc te wskaźniki, które do tej pory były, już stają się powoli nieaktualne, czyli znowu mamy kolejne wyzwania. I również kolejne wyzwania to jest dla audytorów energetycznych, że wszystkie duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane już do tego, że muszą się poddawać audytom energetycznym raz na 4 lata. W związku z tym, że widzimy, że tych zadań jest dużo, może najpierw skieruję tutaj pytanie do pana, chyba mogę nazwać mecenasa, czy aplikanta, który wspominał nam o mechanizmach wspomagania odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim mechanizmach mikrogeneracji, ale przecież te wszystkie mechanizmy wspomagania są pomocą publiczną. No wobec tego, jak ma się pomoc publiczna, jak pan może skomentować tą ustawę, jak i również to, że ustawa, jak wiadomo, ma być 1 stycznia, ale kilka innych ustaw czeka w parlamencie i chyba, że będziemy dopiero spodziewać tej ustawy w drugim albo trzecim dopiero kwartale przyszłego roku. Powstały również tam w tej ustawie takie ciekawe bardzo zapisy, które Państwo może pamiętacie, tak zwanych wskaźników technologicznych. I w tych wskaźnikach technologicznych, jak Państwo zauważycie, na pierwszym miejscu jest fotowoltaika ze wskaźnikiem 2,7. Rzeczywiście współspalanie ze wskaźnikiem 0,2. Wobec tego, jak my możemy wywiązać się z ustawy, jak my możemy wywiązać się z zobowiązań, kiedy zawieramy koncernom energetycznym, które zainwestowały już olbrzymie pieniądze we współspalanie, które to jedyne są w tej chwili w stanie zapewnić produkcję energii elektrycznej z biomasy w tak dużych ilościach i przejdziemy na gospodarkę rozproszoną przeważnie w postaci ciepła, rzadko w postaci energii elektrycznej, to jest po prostu zabronione. Dziękuję bardzo. Odnosząc się, bo może do tego drugiego pytania, które chyba jest najkrótszym pytaniem dotyczącym, kiedy wejdzie w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii, czy w ogóle trójkład energetyczny. Tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, ciężko to zrobić. Tak, nasz ustawodawca teoretycznie zakłada, że ma to nastąpić od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2013. Natomiast patrząc na przebieg prac nad ustawą zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i nad ustawą prawo energetyczne, jak i prawo gazowe, no wypada jednak uznać, że jest to wątpliwe, tak, żeby ten projekt został wprowadzony w życie już na tym etapie, w takim terminie. Wystarczy tylko wspomnieć, że tak zasadniczo ustawa w dalszym ciągu jest projektem opracowywanym przez ministerstwo. Jeszcze nawet ten projekt nie został przekazany do laski marszałkowskiej, także uważam, że nawet zakładając taką tak zwaną szybką ścieżkę, tak, to i tak nie jest prawdopodobne, żeby ten projekt ustawy został wprowadzony w życie z początkiem przyszłego roku, z początkiem 2013 roku. Natomiast kiedy to faktycznie nastąpi, to też trudno wyrokować. Tak, zakładam, że mimo wszystko zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i też rząd będą dążyły do tego, żeby ten projekt ustawy możliwie szybko został zaaprobowany przez Parlament i możliwie szybko został wprowadzony w życie. Także tutaj, tak jak mój przedmówca wspomniał, wydaje mi się, że należy tego spodziewać bardziej w połowie przyszłego roku, czyli połowa 2013 roku, to uważam, że jest taki realny termin, kiedy faktycznie ta ustawa mogłaby się stać ustawą obowiązującą. I drugie pytanie jest takie, jaki będzie faktycznie kształt tej ustawy, tak? Bo to, co mamy w tej chwili, to jest projekt i ten projekt będzie w dalszym ciągu podlegał weryfikacji, będzie podlegał pracom zarówno w komisjach sejmowych, jak i też podczas obrad plenarnych. I teraz pytanie, co się z tym projektem stanie, bo zakładam, że ta wersja, która jest obecnie, jest wersją
no już po konsultacjach społecznych. Także tutaj ten projekt, który mamy opublikowany obecnie, czyli projekt z 26 lipca, jest modyfikacją projektu, który został opublikowany w grudniu zeszłego roku. Także jak wie, cały czas prace trwają i to nie jest tak, że mamy do czynienia z gotowym projektem, z gotowym produktem końcowym w postaci przepisów ustawowych. I myślę, że należy się spodziewać tego, że jeszcze będą znaczące zmiany w tych przepisach, które obecnie zostały zaproponowane. Natomiast przechodząc do pytania, czy ta pomoc publiczna, czy pomoc i wsparcie dla odnawialnych źródeł energii stanowią de facto pomoc publiczną. I tutaj ja nie jestem do końca przekonany, czy faktycznie można w ten sposób to nazywać, bo w mojej ocenie sytuacja wygląda tak, że w pewnym zakresie to wsparcie jest finansowane tak naprawdę przez odbiorców końcowych tej energii. Bo wystarczy spojrzeć na fakt, że energia, która zostaje wytworzona przez odnawialne źródło energii, musi zostać zakupiona przez sprzedawcę z urzędu, tak? Czyli ten podmiot, który jest podmiotem najszerzej działającym na rynku lokalnym, dystrybucyjnym, który dostarcza energię największej ilości podmiotów. I tutaj wydaje mi się, że tak naprawdę jeżeli ten sprzedawca z urzędu musi zakupić tę energię, to on ponosi jakiś tam koszt, który de facto i tak będzie potem przekazywany na poszczególnych odbiorców tej energii, czyli na każdego, kto tą energię fizycznie odbiera i potem wykorzystuje na własny użytek, czyli zarówno na gospodarstwa domowe, jak i na przedsiębiorstwa, które zużywają energię, tak jak każdy podmiot, który prowadzi jakąś tam działalność. I wydaje mi się, że również podobnie jest, jeżeli chodzi o systemy wsparcia w postaci, system wsparcia w postaci tzw. zielonych certyfikatów. Tutaj również trudno mi się zgodzić z tezą, że jest to forma wsparcia w postaci pomocy publicznej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę te świadectwa pochodzenia, które są przekazywane wytwórcom zielonej energii, one faktycznie stanowią prawo majątkowe, które ma zostać sprzedane. I to prawo majątkowe zostaje nabywane przez innych odbiorców, czyli faktycznie za to wsparcie w postaci certyfikatów płacą ci, którzy tą energię zużywają, czyli albo to przedsiębiorstwa energetyczne, które fizycznie i finalnie ten koszt przekazują później na rzecz odbiorców końcowych, którzy potem na rachunku dostają informację, że koszt w postaci opłat zastępczych i cała ta litania kosztów, które fizycznie potem na tym rachunku widnieją. I jednym z tych kosztów jest właśnie koszt utrzymania systemu wsparcia w postaci certyfikatów. Także tutaj wydaje mi się, że no nie jest to najwłaściwsze określenie, że mamy do czynienia z pomocą publiczną, bo to są koszty, które ponoszą obywatele po prostu, podmioty, które korzystają z tej energii. Także wydaje mi się, że w tym zakresie z tą tezą się nie zgodzę. Dziękujemy. Mamy trzy osoby, które nie uczestniczyły w dzisiejszej dyskusji. Będę zaczynał od pana prezesa, czyli jakie zadania powinny realizować? Więc ja reprezentuję firmę ciepłowniczą, która dostarcza ciepło do końcowych odbiorców w Bielsku Białej. Więc trudno mi tutaj wyręczać samorządowców, co oni mają robić. Ale jak w Bielsku te sprawy są załatwione? Więc wytwórcą energii cieplnej jest to ciepłownia. I w Bielsku skojarzenie, o którym teraz tak dużo się mówi, prawda, w różnych dyrektywach unijnych, funkcjonuje od 60. lat ubiegłego wieku. I w tej chwili w Bielsku jest wybudowana, to znaczy budowa się kończy, uruchomienie w tym roku, nowa elektrociepłownia. W zasadzie znam dwa miasta w Polsce, gdzie wybudowano nową elektrociepłownię. To jest właśnie Częstochowa, gdzie taką wybudowało Fortum. I w Bielsku buduje Tauron. Jeśli chodzi o energię odnawialne, bo to jest taki temat, który tu się przewija, to jakie jest moje zdanie? No, energia odnawialna to jest dla bogatych społeczeństw, bo ta energia odnawialna jest zawsze droższa od tej, którą mamy z węgla czy z gazu. Bo wiadomo, że za energię zawsze na końcu płaci ten końcowy odbiorca. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć o naszych doświadczeniach w mojej firmie z energią odnawialną. Jakieś 5 lat temu zamontowaliśmy kolektory słoneczne. Daliśmy tam bardzo dużo punktów pomiarowych, więcej niż trzeba do celów prowadzenia eksploatacji, żeby się przekonać, jaki to ma sens. Kosztowało nas to tam coś kilkadziesiąt, 60 tysięcy złotych. I co mogę powiedzieć? No,
tak no, moja ocena nie pasuje do tej ogólnych ocen, jakie my mamy w mediach. Bo kto w mediach mówi dobrze o kolektorach? Sprzedawcy i producenci. Więc powiem tylko jedno. Czas zwrotu 30 lat nam wyszedł. Tak, przydatność docentralnego ogrzewania praktycznie zero w naszym klimacie. To jest na ciepłą wodę użytkową. Pierwsza rzecz to opomiarowanie pokazało nam, że te kolektory wcale nie miały takiej mocy, jak to sprzedawca napisał. Musiał nam te kolektory wymieniać, chyba długo ich szukali, żeby znaleźć takie, które spełniają te zapisane parametry. Oczywiście mamy obiekt, do którego myśmy te kolektory dali, to wyjątkowo do kolektorów nie pasował. Po pierwsze, pobór ciepłej wody użytkowej rano, a nie po południu. Nie było miejsca na zasobniki w piwnicach. Nie było, można było dać więcej kolektorów na dach, ale co robić ciepłe w lecie, więc nie było tam jakiegoś basenu, żeby można było nadwyżki wrzucić. Także obiekt bardzo niewdzięczny i mówię, że nie jestem wrogiem kolektorów, ale jak będziemy kolektory montować, i ja to właśnie do wszystkich mówię, to trzeba no, zobaczyć, czy one pasują do charakteru odbioru. Takim jeszcze drugim wypróbowanym u nas, próbujemy dopiero, to jest pompa ciepła. Jest budowany w hospicjum i my tam ciepło dostarczamy naszym przyłączeń, z naszej sieci. I chcielibyśmy wypróbować zadawę z pompą ciepła. I teraz tak, dolne źródło ziemi, no nie można kopać za głęboko, bo kamień, to prawo górnicze, geologiczne, drogie to jest. Posiąkło nie szło wykopać, bo stare drzewa. I wpadliśmy na pomysł, że te rury można położyć pod naszą siecią. I przy robieniu przyłącza, koparki wykopały trochę głębiej i to wszystko w tej chwili czeka na podłączenie. Oczywiście będzie tam bardzo dużo pomiarów. I zobaczymy, prawda, jaki to ma sens, czy to powtarzać w przyszłości na szerszą skalę. To tyle tak o odnawialnych źródłach, jeśli chodzi o ciepło. Zresztą Bielsko było zawsze w czołówce innowacyjnej technologii. Wspomnę chociażby o pierwszym kotle fluidalnym, który właśnie był w Bielsku Biała zainstalowany. Rynek ciepła jest specyficznym rynkiem. Bardzo dużo na ten temat się mówi w tej chwili w kraju. Bardzo dużo debat, w których osobiście również uczestniczę. I wszystko dobrze, o ile sieć i wytwórca to jedno. A problem się pojawia wówczas, kiedy mamy wytwórcę i sieć różne przedsiębiorstwa, chociażby przykładem może być Wrocław. W związku z tym, jak wygląda tutaj problem dostępu trzeciej strony do sieci ciepłowniczej, ja to poproszę pana doktora, żeby nam powiedział o zasadzie TPA ciepłownictwa. Dzień dobry Państwu. Zacząłem zajmować się zasadą TPA, czyli dostępu strony trzeciej do sieci ciepłowniczej po incydencie, który wydarzył się, sprawa jest znana od zeszłego roku. Otóż firma zewnętrzna, firma trzecia na rynku kupiła sieć, przejęła sieci cieplne we Wrocławiu, gdzie dwóch już istniejących wytwórców ciepło w 100% zapewniamy dla miasta Wrocławia. Firma, ponieważ miała, to jest akurat firma Fortum, która miała dostęp do sieci ciepłowniczych, była właścicielem sieci ciepłowniczych, stwierdziła, że wybuduje swoje źródło ciepła. Sytuacja w tej chwili jest bardzo niebezpieczna. Jest to niebezpieczne dla wszystkich samorządów. Firma pokazała, że pomimo roli samorządów, jeżeli chodzi o kwestie tworzenia planu energetycznego, buduje źródło ciepła. Jak to może się skończyć? Skończy się pewnie tak, jak w Częstochowie. Firma, budując swoje źródło ciepła, pomimo że jest nadmiar już mocy wytwórczej, zrezygnuje z części korzystania ciepła już istniejących firm, wprowadzając swoje ciepło. Pytanie, czy ono będzie tańsze czy droższe, może zostawię na później, dlatego że tutaj są rozbieżne opinie. Natomiast kto za to zapłaci? Zapłaci za to społeczeństwo.
Tak naprawdę mówi się, że cena ciepła może wzrosnąć między 30 a 60%. Jest to związane z tym, że źródła ciepła, które muszą być utrzymywane, bo musi być pewien zapas mocy, to muszą być cały czas w stanie technicznym dobrym utrzymywane. O zasadzie TPA w ciepłownictwie dużo było mówione na początku, w okolicach roku 2001. Są opinie, że nie da jej się stosować, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, dlatego że ciężko przeprowadzić procedurę przetargową, jeżeli chodzi o wybór tańszego źródła ciepła. Głównie też chodzi o kwestie techniczne. Nie da się przeprowadzić, nie da się tej zasady wprowadzić, jeżeli chodzi o o sieci, które pracują w oparciu o sieci parowe. Jest dużo obostrzeń. Natomiast przypadek firmy Fortum, która w tej chwili tak agresywnie wchodzi na rynek Wrocławia, przypadek firmy akurat tej samej Fortum z Częstochowy, która budując swoje źródło zrezygnowała z usług innego dostawcy ciepła, który miał tańszą taryfę, zatwierdzoną taryfę. I próby, które czyniło miasto Częstochowy przeprowadzenia przetargu, nie wypaliły. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie da się przeprowadzić przetargu na ciepło. Bo jeżeli ktoś wygra przetarg i to ciepło będzie tańsze, automatycznie dla całej reszty to ciepło musi być droższe. Czyli łamana jest podstawowa zasada równego traktowania wszystkich. Tak naprawdę jest to precedens, to co się dzieje. I myślę, że tak naprawdę w tej chwili jest kwestia zmiany prawa. O ile będziemy chcieli utrzymać zasadę TPA w ciepłownictwie, musi się na pewno zmienić prawo. O ile będziemy robić tak jak wszędzie indziej w Europie, czyli nie ma zasady TPA w ciepłownictwie, to też musi się zmienić prawo, głównie ze względu na to, że trzeba uznać to medium jako monopol naturalny, który powinien się rodzić zupełnie innymi względami. Czyli innymi słowy, czy dopuszczamy konkurencję na rynku ciepła i jaka powinna być rola samorządu, żeby rozwiązywać takie dylematy, które powstają w przypadku takiego konkurencyjnego działania. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Może Pan Dyrektor z Urzędu może odpowiedzieć? Czy ja chciałem nawiązać do tego, co Pan Doktor powiedział o koniecznych zmianach prawnych. Muszę powiedzieć, że nie jestem specjalnie dobrej myśli. Proszę Państwa, w straszliwych bólach i mękach już 2 lata rodzi się wspólna dla 2 ministerstw gospodarki i środowiska strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego. Państwo pewnie znacie ten dokument. Bardzo wiele do niego uwag wpływało, do czego również troszeczkę przyczyniłem, ponieważ przy Ministerstwie Środowiska jest taka grupa złożona z pracowników urzędów marszałkowskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i innych instytucji zajmująca się ochroną powietrza i energetyką. Ja tam w tej grupie zajmuję się właśnie sekcją energetyki. No i jakie są doświadczenia? Doświadczenia są takie, że po pierwsze okazało się, że taka sama grupa jest przy Ministerstwie Gospodarki i równolegle pracuje, ale nie komunikujemy się ze sobą i w ogóle przez jakiś czas Ministerstwo Gospodarki negowało istnienie tej drugiej grupy, a potem się okazało, że istnieją 2 rozbieżne zupełnie wersje dokumentu. To jedno. Drugie, w międzyczasie ukazał się tak zwany trójpak energetyczny, zupełnie sprzeczny z tym, co było już w międzyczasie zapisane w tej strategii. Bardzo wiele z tych uwag, które były zgłaszane do strategii, zostały w niej uwzględnione i to troszeczkę cieszy. Jest taka jedna uwaga, którą zgłaszam za każdym razem, kiedy ta strategia wychynie na powierzchnię, czyli tak mniej więcej po pół roku. Mianowicie jest tam napisane o ważnej roli samorządów i między innymi o planowaniu
energetycznym, który jest motorem napędowym regionu. Za każdym razem pisze, że jest to prawda, jeżeli przez region w Polsce rozumiemy gminę. No, rola regionów w planowaniu energetycznym w ogóle w Polsce nie istnieje. Jesteśmy też pod tym względem pewnym ewenementem w Europie. Już na przykład Czesi mają coś takiego. I co się okazuje? Że powstają jakieś projekty ustaw, ale one nie wynikają z jakiejś strategii, ponieważ po pierwsze ta strategia jest jeszcze nie gotowa, po drugie te projekty ustaw są z nią sprzeczne. Między innymi właśnie rola samorządu w planowaniu energetycznym w strategii istnieje, natomiast w prawie energetycznym praktycznie nie. Skutek był taki, że do trójpaku energetycznego zgłoszono około 1000 stron uwag. No i na razie wygląda na to, że tak jak tutaj pan mecenas mówił, nieprędko zostaną wprowadzone te ustawy, tym bardziej, że nowe wersje również budzą bardzo poważne zastrzeżenie, między innymi powielając błędy, które w poprzednich wersjach były tak mocno skrytykowane. W związku z czym ten system tworzenia prawa jest troszeczkę niespójny. Jest to o tyle istotne, że na przykład ta strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego ma stanowić łącznie z 10 innymi strategiami podstawę do regionalnych programów operacyjnych i do wykorzystania środków unijnych w następnym okresie programowym. No, ale te strategie nie bardzo umieją się urodzić, a ta szczególnie jest jakoś wyjątkowo oporna. W związku z tym prace nad założeniami do regionalnych programów operacyjnych toczą się w warunkach następujących. Niewiadomy stan prawny, na przykład brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, daje troszeczkę, no, sprawia, że wątpliwe jest planowanie wsparcia ze środków unijnych z odnawialnych źródeł energii w następnym okresie programowym. Ponieważ w ogóle nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, a tak jak pan profesor mówił, wystarczy troszeczkę zmienić jeden współczynnik korekcyjny i okaże się, że cała strategia na nic. Druga sprawa, no brak właśnie takich wytycznych i nie bardzo wiadomo, w którą stronę one pójdą. Na razie to się wszystko rozwija troszeczkę spontanicznie w oczekiwaniu na ustalenie jakiegoś stanu prawnego, no, ale inwestycje w energetyce to są inwestycje na kilkadziesiąt lat. Więc trudno w tej chwili cokolwiek planować przy bardzo nieustalonym stanie prawnym, a no, wygląda na to, że ten stan prawny prędko się nie ustali. W związku z tym już jesteśmy takim trochę niedoczasie, bo już można mówić, że jest prawie 2013 rok, a my praktycznie nie pracujemy nad następnym okresem programowania unijnego, ponieważ nie wiemy, nad czym mamy pracować, bo każda zmiana któregoś z aktów prawnych dotyczących energetyki może owocować tym, że no, po prostu zaplanujemy źle. W ramach programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego uchwalonego w zeszłym roku zrobiłem taką analizę ekonomiczną, czy zrobiłem, no, zamówiłem, tak powiem, wykonawcy, analizę ekonomiczną skuteczności alokacji środków na ochronę powietrza dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dla Regionalnego Programu Operacyjnego. No, wyniki są niepokojące. O ile jeszcze Wojewódzki Fundusz wydaje środki w większości, także no, broni się, że tak powiem, przed taką analizą ekonomiczną, to znaczy jednak troszeczkę na plus to wychodzi, o tyle pieniądze unijne są wydawane w sposób zupełnie chaotyczny. Nikt nie badał w ogóle skuteczności alokacji tych środków. W związku z tym możemy mieć do czynienia na przykład z inwestycjami o ujemnym efekcie ekologicznym. Na przykład inwestycja w odnawialne źródła energii może spowodować zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. To o czym pan prezes mówił, na przykład solary grzejące ciepłą wodę na blokach zasilanych z sieci miejskiej. To co ma zrobić w lecie elektrociepłownia? Przecież nie da się zdusić mocy kotła poniżej pewnej granicy, bo po pierwsze jest to w tym momencie nieefektywne ekonomicznie, a po drugie, jak każda, że tak powiem, maszyna, taki kocioł eksploatowany w warunkach dalekich od optymalnych, on będzie dawał większe zanieczyszczenie powietrza. W
W związku z tym, tak jak mówię, istnieją inwestycje przeciwskuteczne i niestety są realizowane. Dlatego w najbliższym czasie, jeżeli się uda, zostanie przeprowadzona taka solidniejsza analiza skuteczności alokacji środków w ramach wspólnego polsko-czeskiego programu ochrony powietrza dla dwóch województw, czyli śląskiego i moraskośląskiego. I jeżeli to się wszystko uda, czyli uzyska ten projekt finansowanie unijne z środków współpracy międzyregionalnej, no to jest szansa, że ta analiza zostanie doprowadzona do takiego stanu, że po pierwsze zostanie sprawdzone, gdzie mamy optymalną alokację środków, czyli powiedzmy to minimum Pareto, że te 20% działań, które przyniosą 80% skutków. Po drugie, program ma jeszcze wykazać jedną rzecz, że inwestycje w ochronę powietrza, a są to głównie inwestycje w energetyce i w efektywność energetyczną, przyniosą w dalszym horyzoncie czasowym efekt ekonomiczny dodatni w postaci unikniętych kosztów zewnętrznych, czyli kosztów leczenia, absencji chorobowej i tak dalej, chorób spowodowanych właśnie nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza, a to tych naszych regionów w Europie dotyczy najbardziej, do tego stopnia, że mamy już, że tak powiem, na karku Komisję Europejską, która nas tam ściga za niewdrożenie dyrektywy CAFE. Za chwilę będziemy mieli dyrektywę IRD, która też będzie miała bardzo poważne konsekwencje i dla ochrony powietrza, i dla energetyki. A jednocześnie bardzo na przykład na Górnym Śląsku niepokojący stan, w którym praktycznie następuje dekapitalizacja przedsiębiorstw ciepłowniczych. Za chwilę Bytom zostanie bez ciepła. Fortum buduje elektrownię, to ciepłownię w Zabrzu, z której ma być zasilany Bytom, ale to jest perspektywa dużo odleglejsza niż by się w tej chwili wydawało realne. Jest problem w Rudzie Śląskiej, no jest problem w większości miast, a i to te miasta jeszcze mają jakieś założenia do innych planów energetycznych różnej bardzo jakości, ale mają. Natomiast planowanie energetyczne w momencie, kiedy zostanie zupełnie wyłączone z ustawy prawo energetyczne, no to w tym momencie rzeczywiście tylko przedsiębiorstwa będą wiedziały, co się na tym rynku dzieje. I w tym momencie będziemy mieli problem, dlatego że na przykład postawienie nowej elektrociepłowni napotka na bardzo prosty dylemat. Jak mamy wydać pozwolenie zintegrowane do elektrociepłowni, jeżeli nie ma możliwości kompensacji pomiędzy dwoma źródłami emisji? A w tej chwili źródła emisji są likwidowane i nie zostanie nam, że tak powiem, pula do kompensacji. Może być naprawdę poważny problem ze względu na ochronę powietrza. Dlatego tym problemem się cały czas Urząd Marszałkowski interesuje i programy ochrony powietrza powstają co roku. To wynika po pierwsze z obowiązku ustawowego, a po drugie, jeżeli już obowiązek ustawowy nakłada na marszałka obowiązek sporządzenia programu ochrony powietrza po każdym rocznym raporcie wykazującym przekroczenia, a my mamy tylko jedną strefę przekroczeń, całe województwo, to staram się stosować jakieś innowacyjne techniki, czyli właśnie w ramach programu ochrony powietrza robione są analizy prawne, z których wynika, że żeby w ogóle była możliwość wprowadzenia w życie założeń programu ochrony powietrza, potrzebne są na razie zmiany w 18 ustawach, ale być może to nie jest jeszcze koniec. Od prawa ochrony środowiska do prawa na przykład do ruchu drogowego. Już nie mówię o energetycznych ustawach. I analizy ekonomiczne, które wykazują, że na razie nikt nie próbował optymalizować alokacji środków na ochronę środowiska. Więc próbujemy to robić jako pierwsi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim będziemy kontynuować naszą debatę, oczywiście nie wyobrażam sobie debaty bez Państwa udziału. Wobec tego, czy ktoś z Państwa chciałby w tej chwili zabrać głos, zapytać? Ja słuchając przed chwilą niektórych przedmiotów,
Choć mam wrażenie, że jesteśmy w epoce przedindustrialnej. Proszę Państwa, musimy zrozumieć, że my jesteśmy w końcu epoki postindustrialnej i musimy to zrozumieć. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, to co pan dyrektor powiedział. Odnawialne źródła są nieodzownym elementem trójpaku energetycznego. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba. I tak to jest. Źródła nieodnawialne są źródłami ograniczonymi. Dlatego niestety musimy pracować nad technologiami i rzeczywiście stosować powiedzmy sobie odnawialne źródła. W czym jest nasze zaniechanie? Proszę zobaczyć. W Polsce ci zupełnie jak gdyby zaniechano na razie, w każdym razie budowę termicznych zakładów przekształcania odpadów. Bardzo pozytywny przykład Krakowa. Co zresztą? Ksiądz stracił prawdopodobnie miliard złotych dla dwóch takich zakładów. Nie mówiąc o innych, miał 10 takich spalarni powstać. To jest pierwszy temat. Pierwsze spalarnie, znaczy sprawy, czy te zakłady termiczne do spalania odpadów są jednak odnawialnymi źródłami energii. Następny temat, biomasa, który się pojawia, uważam, że fantastyczny pomysł Ministerstwa Gospodarki, bo proszę zauważyć, prosty rachunek ekonomiczny, biomasy przewozi się na to, mam akurat przykład, na przykład z jednej elektrociepłowni, pewnie w Krakowie, gdzie biomasa przewozi się z odległości kilkudziesięciu kilometrów do elektrociepłowni. Tam się składuje, wrzuca się do kotłów, a w międzyczasie ta biomasa mogła być lokalnie wykorzystana dla celów ciepłowniczych. Ja zupełnie tego nie rozumiem, dlatego uważam, że ta inicjatywa jest fantastyczna. Czy byśmy na przykład biomasą, byśmy w ogóle zaspokoili sobie sprawy związane z szczególnie z gospodarstwami rolnymi, z tą polską tak zwaną rolniczą, nie miejską, prawda? Także to są te rzeczy, jednak idziemy w tym kierunku, musimy nad tym pracować i odnawialne źródła są niezmiennym elementem w ogóle egzystencji w przyszłości. Ja tylko uzupełnię, jest miejsce na wszystkie nośniki energii, nie tylko na odnawialne, bo równie dobrze jest również miejsce na energetykę konwencjonalną i ta nie będzie zastąpiona inną energetyką i jest miejsce dla energetyki jądrowej, bez której nie wyobrażamy sobie przyszłości i rozwoju tych krajów. Także mówimy o miksie energetycznym, o każdym rodzaju energii, w tym oczywiście odnawialnych źródłach energii. Nie, ale nikt tutaj nie styka. Niewątpliwie musimy wywiązać się z zobowiązań, które na nas nałożono. W związku z tym konieczne będzie realizowanie pewnej polityki również przez samorządy, ale w którym kierunku iść. Ja nie wyobrażam sobie, jak odrobiłem pewne prace dla Warszawy, gdzie na jednym z kotów była spalana biomasa i kiedy podnosiliśmy poziom spalanej biomasy do wymagań, które były potrzebne, to po prostu zablokowaliśmy Warszawę. No niestety, no są pewne miejsca, do których się biomasy nie można przetransportować, bo to tworzy zupełnie inne problemy. Ponadto, żeby jeszcze Panu odpowiedzieć na te pytania, w Polsce brakuje biomasy. Polska nie ma tyle biomasy, żeby można było spełniać wymagania. Stąd biomasa jest transportowana z każdego miejsca na świecie i wtedy pytanie, czy to jest rzeczywiście odnawialne źródło energii. Czyli jeżeli potraktujemy biomasę w pełnym cyklu życia, czy nie okaże się, że więcej emitujemy CO2 niż faktycznie ona pochodzi. Ale myślę, że biomasa to jest tematem wrażliwy. No ja zwykle jako energetyk, a jestem z wykształcenia energetykiem, uważam, że prawdziwa energetyka łyziami nie pachnie. Od tego są rozproszone jak najbardziej małe obiekty, a nie duże obiekty energetyczne, które są przystosowane od samego początku do osiągnięcia wysokiej sprawności na węglu, a nie nagle zmuszani jesteśmy do tego, zmuszani w sensie wypełnienia zobowiązań, żeby w nowoczesnych obiektach energetycznych spalać, już nie powiem co, bo akurat spalam to w swoim laboratorium i proszę Państwa, zamiast robić to żywność z tych produktów, kierowana jest ona bardzo często u nich do kotłów. Wydaje się, że ustalanie biomasy w tych właśnie zakładach wycofniach zawodowych, to nie wynika wcale z żadnej chęci spełnienia tutaj celów polityki ochrony klimatu i innych, tylko wynika z polityki ekonomicznej, że to się po prostu opłaca. To opłaca się sprowadzać biomasę z Indonezji i ją wyrytabelu w końcu Stanach, co jest w ogóle absurdem. I tu też popieram właśnie, że
ustawienie tych kryteriów makroekonomicznych przez Ministerstwo Gospodarki zmieni to, bo przestanie się to opłacać i wyjdzie to wszystkim na dobre, bo biomasa musi być spalana, czy użytkowana lokalnie. To jest kryterium. Z Indonezji mogą sprowadzać, natomiast tu my je sprowadzamy. Bardzo proszę. Nie wiem, czy to nikomu nie jest niepotrzebne, ale chciałem spytać, bo słyszałem, że eksperci, właściwie dwóch ekspertów poruszyło sprawę przetargu na dostawcę ciepła. I chciałbym się dowiedzieć, co przez to rozumiem. Ja sobie, podobnie jak nie wyobrażam sobie przetargu, jak niektórzy sobie robią na dostawę energii elektrycznej dla odbiorców grupy G. Tak samo sobie nie wyobrażam na dostawców ciepła przetarg. Ja rozumiem, przetarg się ogłasza wtedy, kiedy nie wiemy, ile tych dostawców jest, bo jak ich jest czterech, to po co robić przetarg? Zwłaszcza, że każdy ma taryfę i wiadomo z góry, ile to kosztuje. Pytanie jest, na czym miałby tu polegać przetarg, bo tego nie rozumiem, dlatego chciałem spytać tych dwóch ekspertów o zobacz. Jeżeli chodzi o zakup ciepła, wydaje mi się, że się nie zrozumieliśmy. Właśnie nie można zorganizować przetargu na zakup ciepła. To jest niemożliwe ze względu na ograniczenia, natomiast rozwój przedsiębiorstw, które chcą zauczestniczyć na tym rynku, jako lokalne samorządy na etapie planowania inwestycji, to gmina powinna określać, czy taka inwestycja jest właściwa. Natomiast można by po zmianach prawnych zaproponować model, gdzie jednostką, która ocenia, które ciepło jest z którego źródła najtańsze, musiałby przejąć Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast wtedy po stwierdzeniu takiego faktu wśród tych kilku producentów, to już Urząd Regulacji Energetyki musiałby narzucić konieczność odkupu ciepła z tego najtańszego źródła. Natomiast to jest proces, który może się zadziać po gruntownej zmianie obowiązującego prawa. Uważam, że jeżeli tak się nie stanie, będzie nas czekać, tak jak w przypadku Częstochowy czy Wrocławia, przejmowanie rynku ciepłowniczego tam, gdzie jest to możliwe, zupełnie nie kontrolując cen przyszłego, na przyszłe ciepło. I to jest właśnie najbardziej niebezpieczne w tej chwili. Traktujemy ciepło jako monopol naturalny, natomiast w pewnym momencie cena tego ciepła przestanie być regulowana, albo inaczej, będzie regulowana, tylko konieczność utrzymania innych źródeł ciepła w gotowości podwyższy cenę tego ciepła, bo trzeba będzie ten majątek, na który ktoś wydał pozwolenie na zbudowanie, zamortyzować. Ktoś za to będzie musiał zapłacić. Natomiast jeżeli chodzi o stronę gminy, rzeczywiście jest to problem, bo jest to wejście na rynek trzeciego podmiotu, dostawcy, który twierdzi, że on będzie miał tańsze. I właśnie tu jest kwestia, że to nie jest przetarg w sensie takim, jak my to rozumiemy, tylko przetarg, który w tym modelu, który proponuję, cenę powinien określić Urząd Regulacji Energetyki i narzucić obowiązek wykupu tego ciepła tańszego przez właściciela sieci ciepłowniczej. Proszę Państwa, wracamy do tematu, który organizatorzy nam podali, czyli
jakie zadania powinien realizować samorząd. Rozumiem, że pewne optymalnego wyboru zadań pani Lipiotka nam przedstawiła. Było dużo dyskusji wokół tych tematów. Czy pani chciałaby podsumować może swoje wystąpienie? No to ja chciałabym może powiedzieć to, czego nie udało mi się powiedzieć. Mianowicie nawiązać do sytuacji, jaką mamy na dzień dzisiejszy, że w ustawie prawa energetyczne, na szczęście jeszcze jako obowiązującej, mamy powiedziane, że samorząd sporządza te założenia do planu zaopatrzenia i tam w tych założeniach robi prognozę spodziewanego zapotrzebowania na energię na najbliższych 15 lat. I to jest bardzo ważne zadanie samorządu, tak? Dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na to, co jest w planach energetycznych przedsiębiorstw, do czego są przedsiębiorstwa zobowiązane, tam jest perspektywa 3-letnia, prawda? I każde przedsiębiorstwo energetyczne planuje dla siebie, dla swoich klientów. Natomiast samorząd jest taką instytucją, która planuje dla gminy, planuje dla miasta, planuje dla całego obszaru, dla wszystkich mieszkańców. I to jest bardzo ważne, że samorząd patrzy na dzisiejsze zapotrzebowanie, na przyszłe zapotrzebowanie, przewiduje, oblicza, ile to powinno być, tak? A później patrzy, czy plany przedsiębiorstw energetycznych pokryją to zapotrzebowanie, czy nie. A jeżeli nie, to podejmuje działania, żeby zapewnić właśnie bezpieczeństwo energetyczne i zapewnić media na terenie całej swojej gminy. Także myślę, że to jest jakby podstawowe zadanie samorządu i myślę, że powinniśmy wszyscy starać się o to, żeby to zadanie nie zniknęło właśnie z planowania energetycznego, tak? Natomiast to, o czym ja mówiłam podczas swojej wypowiedzi, to jest, że kiedy już ten samorząd zaplanuje, tak, żeby nikt nie został, prawda, bez ciepła i światła, no to wtedy przychodzi moment na to, żeby się zastanowić, co można zrobić, żeby tej energii mniej zużywać, żeby mniej za nią płacić, tak? Żeby lepiej funkcjonować, ewentualnie, i tu ja mam, jeśli mogę zadać pytanie do pana tutaj, bo my tak sobie wyobrażaliśmy, że odnawialne źródła energii, typu na przykład biogazownia, tak, czy jakakolwiek produkcja energii na miejscu, czyli w ogóle cała energetyka rozproszona, tak, ma służyć podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego gminy, no zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy takie problemy ze stanem sieci elektroenergetycznych. I teraz, czy w takiej sytuacji, kiedy samorząd produkuje energię i zużywa tę energię na własne potrzeby, tak, mówię tu o energii elektrycznej, bo na energię cieplną nie ma jeszcze żadnych certyfikatów, to czy ta sytuacja, że certyfikaty zielone są przyznawane tylko za energię wprowadzoną do sieci, nie stoi jakby trochę w sprzeczności z tą właśnie kwestią, że gdybyśmy chcieli zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, przecież jest bardzo dużo sytuacji, kiedy są przerwy w dostawie prądu, prawda? Czyli jakby promować to, żeby powstawały źródła rozproszone, to taki samorząd, który się na to zdecyduje, jest w niekorzystnej sytuacji, w tym sensie, że jeżeli będzie zużywał tę energię elektryczną na własne potrzeby, to nie dostaje tych certyfikatów. To teraz zależy, co pani rozumie przez pojęcie samorządu w tym przypadku, tak? Bo nie do końca teraz mogę to sobie jasno wyobrazić, jak ten samorząd miałby tą biogazownię, powiedzmy, założyć i kto miałby tą energię faktycznie zużywać. To miała być energia zużywana przez osoby zamieszkujące daną gminę, tak? Tak. No powiedzmy, na potrzeby lokalne. Tak. Jakikolwiek inwestor, wszystko jedno, czy to samorząd, czy inwestor namówiony przez samorząd, prawda? Chce mieć na swoim terenie źródło, żeby w razie czego, jeżeli są, żeby się uzależnić od awaryjnej sieci, tak? I po prostu zużywa tą energię elektryczną na swoje potrzeby. Tak? Konkretny przykład. Oczyszczalnia ścieków, biogaz z osadu czynnego, z oczyszczania ścieków. I ten, oczyszczalnia ścieków jest własnością gminy. Prąd z generatora, który jest zasilany biogazem, jest na potrzeby własne oczyszczalni. Gmina zużywa go na potrzeby własne.
przypadku popada mi się tylko rzeczywiście zgodzić z tezą, że no, nie jest to najlepsza możliwa forma rozwiązania z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ, no, tak jak zostało powiedziane, to świadectwo pochodzenia nie zostanie przyznane, tak? No i wówczas jest pytanie, czy rzeczywiście ustawodawca do końca jakby prawidłowo ujął w przepisach prawnych fakt wykorzystywania energii na potrzeby własne. I w mojej ocenie rzeczywiście ta wątpliwość tutaj jest jak najbardziej zasadna, bo rzeczywiście na tym etapie no, ciężko jakby wskazać uzasadnienie dla uzyskania tego świadectwa w takiej sytuacji, jaka została przed chwileczką opisana. I wydaje mi się, że rzeczywiście jest to pewna luka, która powinna zostać wypełniona, bo na tym etapie trudno rzeczywiście wskazać, dlaczego ten samorząd, o którym była mowa, miał być w gorszej sytuacji niż osoba, która tą energię zużywa nie sama, tylko przekazuje do sieci, tak? Bo ona i tak już otrzymuje w postaci wykorzystania, w postaci uzyskania ceny za sprzedaną energię, także ten zysk jest podwójny. Natomiast tutaj ten samorząd jakby zostaje troszeczkę poszkodowany, tak? Bo zamiast uzyskania tego bonusu otrzymuje tylko korzyść w postaci faktycznie wytworzonej przez siebie energii. Także tutaj no, rzeczywiście jest to pewna luka, tak? I wydaje mi się, że to również powinno być przedmiotem zainteresowania ustawodawcy i to również powinno zostać w taki sposób ujęte w przepisach, żeby ten samorząd nie został postawiony w sytuacji gorszej od innych wytwórców energii. Tym bardziej, że no to jakby jest no, sprzeczne z takim podstawowym zasadami prawa, tak? No, zasadą równości, chociażby takiej już czysto konstytucyjnej, gdzie rzeczywiście no, nie widać żadnego uzasadnienia materialno-prawnego, które by powodowało, że ta jednostka wytwórcza ma być finansowana w sposób dodatkowy, a ta nie, tylko z tego powodu, że to zużycie następuje jakby na inne cele. Także wydaje mi się, że rzeczywiście ta luka jest tutaj no, niekorzystna i powinna zostać w jakiś sposób zweryfikowana, żeby tą wątpliwość usunąć. Państwo, w zakresie efektywności energetycznej występujemy, wydaje mi się, w roli faworytów, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ponieważ startujemy zupełnie z innego poziomu. Kraje, powiedzmy, tej czołówki Unii Europejskiej, tą efektywność energetyczną już mają postawioną na bardzo wysokim poziomie. U nas wystarczają, jak dzisiaj widzieliśmy, zabiegi czysto nawet organizacyjno-administracyjne, czy też załóżmy wspólne kupowanie, czy jeszcze coś. Natomiast brakuje mi ciągle tutaj rozwiązań, typowo rozwiązań technicznych, innowacyjnych, które mają poprawić efektywność energetyczną, czy to przedsiębiorstw, czy to budynku. Rozumiem tutaj różnego rodzaju działania, chociażby w trygenerację, czyli pełne zapotrzebowanie na nośniki, nie tylko na ciepło, ale również i na chłód. Brakuje mi tutaj takich rozwiązań jak chociażby absorpcyjne pompy ciepła w elektrowniach, które poprawiałyby sprawności całego bloku. To jest właśnie ta efektywność energetyczna, o której powiedzmy mówimy w szerszym aspekcie, a nie tylko w aspekcie termomodernizacji, czy też oczujnikowania w mieście. W związku z tym zwracam się tutaj do przedstawicieli już teraz czołowych dwóch miast w naszym województwie. Jak Państwo sobie wyobrażają, jakie to działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej powinniśmy podjąć, aby rzeczywiście wypełnić te zobowiązania na przyszłość? Bo mówię, 20% dla mnie to jest sprawa bardzo prosta. Możemy to wypełnić poprzez termomodernizację i czysto zabieg organizacyjny. Jak Państwo sobie wyobrażają inne działania, które poprawiały tę efektywność energetyczną? Zacznijmy od Pani Grzegorz. Tak jak już Pan Profesor powiedział, katalog jest bardzo, bardzo bogaty i te działania faktycznie muszą być podejmowane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej i przez odbiorców energii, ale również przez cały sektor przemysłu energetycznego, przesyłu, to mają być ograniczenia strat, ale również przez każdego konsumenta energii. Ja bym jeszcze tylko chciała nawiązać do pewnej rzeczy, to znaczy się do zmian legislacyjnych. Jako samorządowiec, proszę Państwa, czy przedstawiciel samorządów, mogę powiedzieć, że możemy się czuć zdezorientowani zupełnie i tak przekornie powiem. Dlaczego? Dlatego, że 2 lata temu weszła nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne, która nakładała obowiązek planowania energetycznego i nawet mówiła, że prawda, mamy obowiązek aktualizować czy opracować dokument, w którym są założenia, później plan, aktualizować go co 3 lata, perspektywa na 15 lat. A teraz proszę Państwa, nie minął jeszcze ten termin, który
nakładał na nas legislator, to znaczy się 15 marca, okazuje się, że trwają zmiany w prawie energetycznym, które generalnie składają z naszych ramion ten obowiązek i właściwie nie wiadomo, gdzie go umiejscowują, tworząc, że tak powiem, jak gdyby no, zupełnie nieokreślone obowiązki dla samorządu. I teraz, panie profesorze, ja nie wiem naprawdę, co będą samorządy robiły, jeżeli tak będzie. Ja nie wiem, jakie będą te obowiązki. Ja nie wiem, gdzie one zostaną zapisane. I tak faktycznie, jeżeli w samorządach nie będzie świadomości, że efektywność energetyczna to jest korzyść dla samorządów, to jest korzyść dla mieszkańca, to jest korzyść dla przedsiębiorstwa. Tak jak nas pan profesor zawiaduje radą, prawda, i te tematy są poruszane i to trzeba postawić za wzór, prawda, że jest taka rada, która mówi o różnych tematach, o bardzo trudnych tematach. Jednym z tych tematów jest również zrównoważona gospodarka energetyczna, która jak gdyby łączy między sobą interesy i przedsiębiorstw i samorządów, wskazując jak gdyby takie, taki wspólny obszar, bo można by powiedzieć, że tak, przedsiębiorstwa energetyczne to są spółki, prawda, i one są nastawione na zysk i generalnie nic oprócz mamony, przepraszam, się nie liczy. Samorząd jest nastawiony tylko i wyłącznie na zadania samorządowe i nic oprócz wypełnienia tych zadań samorządowych też się nie liczy. Okazuje się, że my potrafiliśmy znaleźć jak gdyby wspólny front, wspólny obszar, to jest właśnie ta efektywność energetyczna, to jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne dla nas, dla naszych mieszkańców, dla naszych pracodawców i to są i edukacja, o czym też żeśmy mówili. Edukacja energetyczna, edukacja ekologiczna to jest ten obszar, w którym jednak samorząd i przedsiębiorcy są w stanie poruszać się wspólnie i wyznaczać sobie wspólne cele. Ale proszę państwa, jeżeli Sejm, jeżeli administracja rządowa zdejmie z naszych obowiązków, z naszych ram pewien obowiązek, to jestem święcie przekonana, że te samorządy, które są daleko zaawansowane w działaniach w zakresie zrównoważonej gospodarki energetycznej, będą postępować w tym kierunku, ale te samorządy, które zaczynają, czy te samorządy, które zaczynały mieć świadomość wagi tego problemu, proszę państwa, cofną się. I co nam to da? To nam to da, że nie będziemy absolutnie działać w zakresie efektywności energetycznej, która miałaby na celu ograniczenie zużycia energii i wypełnienie pewnych celów. Będziemy ewentualnie realizować programy unijne, jeżeli takie będą, czy programy Funduszu Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które będą jakieś grosze przeznaczały na termomodernizację, ale to będzie tak, no bo tu jest potrzeba, to tu zrobimy, tam jest potrzeba, to tam zrobimy, natomiast bez żadnych planów, bez żadnych przemyśleń i bez żadnych przygotowań. Dziękuję, panie prezydencie, bardzo prosimy. Proszę państwa, temat dzisiejszego spotkania, jakie zadania dla gminy? Dla jakiej gminy? Tych, które mamy dzisiaj, czy tych, które będziemy mieli za 10-15 lat? Bo jeżeli my się mamy zajmować planowaniem, to planowaniem tego, co będzie za 5-10 lat. Jak te nasze miasta będą wyglądały? Kto się zajmuje wizją rozwoju miast? Kto się zajmuje tym, żeby faktycznie już w tej chwili wplatać w te nasze zadania pewne rozwiązania technologiczne przyszłościowe, których być może jeszcze nie znamy i nie wiemy, jaka będzie ich efektywność. Mówimy o tym, że mamy ustawodawstwo, narzekamy, że tu nas po prostu gdzieś tam wyrugowali z programu jakiegoś politycznego do roku 2030, że o gminach się mówi niewiele. Ustawa o efektywności energetycznej w zasadzie pomija rolę gmin w zupełności. Tam jakieś takie 3-4, czy tam 5 zadań jest, 2 zadania z tych, jak gmina zrealizuje, to już jest wszystko. Może być to jeden nowy autobus, prawda, jeden termomodernizowany dom. Słuchajcie, no gmina totalna. Naprawdę gmina. I do czego my zmierzamy? Zmierzamy do tego, że chcemy po prostu, żeby nam Unia powiedziała, jakie będzie miała dyrektywy, ja chcę, żeby rząd nam przedstawił ustawy, żeby po prostu Urząd Wojewódzki również przedstawił plan lokalny rozwoju energetyki czy ochrony środowiska, ochrony klimatu, bo jest to w pewnym sensie wygodne. W pewnym sensie to naprawdę zwalamy na kogoś obowiązek pokazania nam ścieżki, którą mamy iść.
A my musimy myśleć, bez względu na to, ile kadencja nasza trwa, jak miasto będzie wyglądało za 10 lat. Bo decyzje, które dzisiaj podejmujemy, podejmujemy po prostu dla tych, którzy 10 lat, za 10 lat będą tak naprawdę tą podstawową częścią społeczeństwa, społeczności lokalnej. Przez wiele, wiele lat, przez całe dziesięciolecia, kompletnie deprecjonowano problem myśli naukowej, myśli projektowej. Nie było o tym mowy. Wyłogowano biura projektowe. Był kiedyś tam hegemon, prawda, który klasa robotnicza i to się w tym momencie liczyło. W o tą klasę robotniczą cała również partia się opierała, która rządziła krajem. Ale ta mentalność nam została dalej. Ta mentalność nam została dalej. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, które kiedyś słyszałem, że instrukcja jest inteligencją głupich. No faktycznie, no, w tym momencie, jeżeli po prostu ktoś jest niedouczony, względnie po prostu z innej profesji zupełnie, a czymś innym się zajmuje, no musi mieć jakąś instrukcję działania, żeby faktycznie móc coś robić i żeby to nie było sprzeczne z logiką, z działaniem. Natomiast jeśli chodzi o ten model społeczeństwa, kiedy ja 40 lat temu zacząłem pracę w Bielsku, wtedy obowiązywał taki model miasta, który wykreował pan dyrektor Dziobok, ówczesny dyrektor fabryki samochodów małolitrażowych i zresztą postać bardzo znana, niesamowicie energiczna. Oczywiście on to mówił z wielką ironią, ale uważał, że w Bielsku powinny być trzy zakłady. Mianowicie fabryka samochodów małolitrażowych, piekarnia i zakład pogrzebowy. Wystarczy. W tej chwili mamy tych funkcji miasta setki, tysiące. Po prostu każdy w tej chwili może robić to, co uważa za stosowne, do czego się najlepiej nadaje. Tylko że co się okazuje? Ta wolność, którą żeśmy zdobyli te 20 lat temu przez wprowadzenie samorządów, bo tak naprawdę uważam, to jest największe osiągnięcie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce. Ta wolność po prostu dla niektórych jest jarzmem nie do zniesienia. Po prostu nie potrafią tej wolności wykorzystać. Nie potrafią. I wracając dalej do koncepcji po prostu miasta. Najpierw powinniśmy sobie wyobrazić, jak to miasto będzie wyglądało. Czym jest tą wizję miasta? Ktoś to musi stwierdzić. My mamy oczywiście plany przestrzennego zagospodarowania, mamy studium zagospodarowania, tylko że są tu z reguły, proszę Państwa, jakieś materiały powielane, które nie mówią o tym, gdzie, co powinno być, jak planować drogi. Natomiast w tym wszystkim nie ma jednej rzeczy, którą ja bym nazywał, że to jest taki total management dla całego miasta. Ja wcale się nie oburzam, że nie będziemy mieli po prostu prawa energetycznego, w którym będą zalecenia po prostu, co gmina powinna robić. Bo uważam po prostu, jeżeli byśmy mieli w tym momencie samo planowanie przestrzenne i tam, gdybyśmy mieli obowiązek zapewnienia kilku podstawowych projektów związanych chociażby z dostawami energii, to powinno nam wystarczyć. Powinno wystarczyć, bo reszta po prostu to jest nasza myśl. Jak powinno miasto wyglądać, żeby po prostu ono działało efektywnie? My nie możemy oczywiście mówić o efektywności jednego urządzenia, żelazka, autobusu, prawda, budynku i tak dalej. Natomiast my musimy, to już się przewijało w tych dyskusjach poprzednich. Jeżeli nie stworzymy pewnego modelu, co jest optymalne dla całego miasta, to my po prostu w tym momencie niedaleko zajdziemy. Jeżeli się okazuje, że w tym momencie kierujemy się taką zasadą nałapać jak najwięcej pieniędzy zewnętrznych. Bo z tego jesteśmy rozliczani, z tego jest rozliczany prezydent, wójt, burmistrz, cała rada. Natomiast bardzo często, już tutaj przedmówcy mówili, te projekty są nietrafione. Dlaczego? Bardzo często dlatego, proszę Państwa, że sam etap projektowania trwa lat 8-10. Przecież te sortownie odpadów, które w tej chwili powstają, to ich projekty powstały, proszę Państwa, 80 lat temu. I przez dramatycznie długi okres czasu udało się przeforsować przez wszystkie etapy
udało się w końcu tam gdzieś zdobyć jakieś dofinansowanie i mamy w tej chwili rozwinięte sortownie odpadów, które w tej chwili w Europie są uważane za, że to jest archaizm totalny. Bo w tej chwili po prostu buduje się to, o czym była mowa w Krakowie, mówi zakłady, które wykorzystują energetyczne odpady. Bez żadnej sortowni, bez niczego. Szkoda czasu na tworzenie. Jednocześnie po prostu tak samo tutaj były uwagi, że nie wolno dopuścić do tego, żeby emisja spalin z przewozu biomasy była większa po prostu niż oszczędność zastosowania tej biomasy. Bo to jest paranoja. A takich elementów mamy wszędzie, na każdym kroku. Proszę Państwa, żałuję, że wpadłem na chwilę do siebie do biura i zastałem zdjęcie, którego szukałem, szkoda, że nie przywiozłem. Od pewnego czasu po pieśku zobaczyłem na jakimś portalu. Mianowicie zdjęcie Bielska-Białej z pewnej wysokości, gdzie widać miasto, widać wszystkie góry aż po Tatry. Ale co tam na tym zdjęciu jest, co mnie po prostu z jednej strony cieszy, bo widok cudowny, ale widać jedną rzecz, totalny chaos urbanistyczny. Tam nie ma żadnej logiki, proszę Państwa, bo widać te wszystkie peryferie Bielska i wszystkie wsie, które po prostu są aż tam po prostu do Żywca i za Żywcem. Widać po prostu tam, nikt by się nie domyślił, gdzie są przebiegi dróg, bo jest po prostu rozproszenie totalne. Jak w takiej rzeczywistości, czy w takim planowaniu mówić o racjonalnym gospodarowaniu energią? Kiedy się okazuje, że my po prostu mamy wszystkie media doprowadzone. Mamy gaz, światło, kanalizację, wodę, wszystko mamy. To jest po prostu ogromny koszt. Ludzie, którzy w tym momencie decydują o tym i w zasadzie często nie mają możliwości innego działania, bo tak po prostu przewiduje prawo. Co innego mówi studium, co innego mówi plan zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Są to sprzeczne niemal działania. Doprowadza do tego, że to rozproszenie jest coraz większe. W związku z tym ludzie, którzy mieszkają w centrum, nie zdają sobie sprawy z tego i siedzą cicho, że tak naprawdę oni ponoszą koszty tego rozproszonego budownictwa. Bo straty po prostu na kanalizacji, na doprowadzenie wody, gazu i jeszcze czegoś tam, prawda, to są duże. Jednostkowe sprawy. I my nie potrafimy mieszkańców centrum przekonać, że oni w ich interesie jest, żeby nie dopuszczać do tego, o czym też była dzisiaj mowa, rozprzestrzeniania się miasta, tylko z prowosyty. Proszę Państwa, mówimy i skoro już przechodzimy na takie koncepcje. Smart city, smart grid, smart network. Oczywiście, powinniśmy do tego dążyć. Tylko, że to smart city, to nie jest tylko po prostu miasto, które jest obmiarowane, to jest miasto, które w sposób optymalny ma dostarczoną energię. Tam, gdzie po prostu jest najtańsza energia cieplna, sieciowa, tam jest energia sieciowa. Tam, gdzie nie opłaca się doprowadzać sieci ciepłowniczej, tam jest być może ogrzewanie gazowe. Tam po prostu jeszcze dalej, gdzie po prostu również nie ma sensu prowadzić linii gazowych, tam jest po prostu ogrzewanie elektryczne. Bo sieć elektryczna jest wszędzie i powinna być wszędzie. Ale u nas nie ma takiego myślenia. U nas w tym momencie wszyscy chcą mieć wszystko. I to jest problem ogromny. W związku z tym, jeżeli mówimy o mieście inteligentnym, to musimy mówić o tym mieście, które będzie za 5 lat. Do którego my w tej chwili się przymierzamy przez to, że mamy już projekt realizowany sieci szerokopasmowej, dzięki której będziemy mogli zarządzać i nie tylko naszymi obiektami, ale również chociażby komunikacją. Szkoda po prostu, że nie jest to miasto wymyślone od początku, ale nie ma takiego miasta. Gdzie? Proszę? Zamość, możliwe. To znaczy, są takie przykłady, jakby Brazylia, prawda? Która gdzieś tam była wymyślana, natomiast nieco innej rzeczywistości. My w tej chwili mamy wszystkie miasta, które były projektowane w Śródmieścia na dorożki, prawda, i na wozy konne. W tej chwili tam przewalają się przez tysiące pojazdów i nie wiadomo jak sobie z tym poradzić. Natomiast musimy myśleć o tym, żeby peryferia tych miast, które w tej chwili są jeszcze
w zasadzie wsiami. To są wsie przyłączone do miasta. Żeby tam po prostu logicznie w ramach planów planować zabudowania i wszystkie sieci energetyczne. I po to, żeby w tym momencie umieć inteligentnie tym zarządzać. Jaki zrobić rachunek ekonomiczny do tych miast, które będą tak wyglądały? Mogę się domyślać, że jest to możliwe. Natomiast to już jest pod adresem po prostu, że będzie to miał głos. To muszą po prostu popatrzeć, mieć wizję. Architekci, urbaniści muszą działać w oparciu o również doświadczenia naukowców, tych, którzy się zajmują energią tą na dzisiaj i tą w przyszłości. Po to po prostu, żeby to zrobić jak najtaniej. Oczywiście będziemy mieli cały czas i prawo lokalne, i dyrektywy europejskie, i zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego. I dobrze. Natomiast to powinna być robota obligatoryjna, która z tego wynika. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli wizji miasta przyszłościowego, które po prostu potrafimy zdefiniować, co powinno być najtańsze, najlepsze, to po prostu będziemy troszeczkę dzwonić. Brakuje na wizjonerów. Ja może podzielę się tą wizjonerską ideą. Przez większość mojego życia zawodowego pracowałem w Japonii, w Tokio. I jaką trzeba było mieć wizję, żeby zaraz po wojnie, kiedy kraj był absolutnie zrujnowany, gdzie były wybuchy dwóch bomb atomowych, przejść do budowy autostrad wielopoziomowych, kiedy nikt nie wiedział w ogóle, że będą samochody w przyszłości. Czyli ktoś zaraz po wojnie przewidywał. Mówi się, że Japończycy potrafią przewidywać na 30 lat, 40, mieć takie wizje. My podobno, Amerykanie na 20, my podobno na 10 lat i to wszystko. Na kadencji. Na kadencji. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję panelistom, dziękuję wszystkim Państwu za bardzo ciekawe wystąpienia. Pozwolicie również, że w imieniu wszystkich podziękujemy organizatorom za inicjatywę tego sympozjum. Podziękujemy Panu Prezesowi. Posiedzenie kierowca autobusu, proszę Państwa, ja przede wszystkim dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Troszkę mało u nas zostało i to jest też jakby taka refleksja. To już jest trzecie seminarium, gdzie chcemy zachęcić gminy. Chcemy nie tylko gminy, wszystkie te podmioty, które współpracują z gminami, których działania są jakby bezpośrednio związane z gminami, z samorządami generalnie, prawda? Mówimy tu o wszystkich szczeblach samorządu. I no niestety to się potwierdza. Jeszcze chyba troszeczkę tej świadomości brakuje. Widać, że jest potrzeba budowania tej świadomości szeroko rozumianej energetycznej i jest potrzeba takich spotkań. Naszym celem nie jest pokazanie Państwu tych gotowych rozwiązań, bo myślę, że ich takich, jako takich nie ma. Rozwiązań jest dużo, ale one nie są gotowe, prawda? Widać, że tu wystąpienie pani dyrektor wzbudziło emocji, no ale to znaczy, że każdy z nas myśli, że próbuje coś dopasować do swoich potrzeb i niech tak zostanie, jeżeli Państwo z tego seminarium wyciągną coś dla swoich samorządów pożytecznego, coś zrealizują na podstawie tej wiedzy, którą my tu dzisiaj próbujemy Państwa za pomocą naszych szanownych gości przekazać poprzez tą dyskusję u Państwa zbudzić, no to myślę, że cel został osiągnięty. Zapraszamy jutro jeszcze na oczywiście te osoby, które zostały na wyjazd studyjny. Myślę, że tam też wiele ciekawych rzeczy Państwo się dowiedzą. A ja chciałbym szczególnie podziękować tutaj Panu Prezesowi Iwekosowi, bo powiem tak, z mojego własnego doświadczenia po raz pierwszy usłyszałem, że ktoś krytycznie w cudzysłowie, ale tak obiektywnie spojrzał na rzeczy, które właśnie cieszą się taką niesamowitą popularnością. Och, jak to fajnie mamy, panel jest świetny. Trzeba troszeczkę obiektywizmu do tego wszystkiego wprowadzić i myślę, że będzie dobrze. Tak bym podsumował. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję wszystkim naszym gościom, Panu Profesorowi za prowadzenie. Państwu, że chcieli poświęcić nam czas i wsparli nas tutaj przy organizacji. Zapraszam jutro na wyjazd studyjny. I w tej chwili autokar już tam czeka, więc pomalutku naszych gości zapraszam do autokaru, którzy jadą, a Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję.